The crime you two planned was indeed perfect. Only the victim is alive and the murderers are not. It's a pity you didn't know when you started your game of murder that I was playing too. Stany Zjednoczone, rok 1932. Rok, w którym cały kraj znajduje się w centrum wielkiej depresji gospodarczej. Rok, w którym puszka fasoli kosztuje 5 centów, bezrobocie wynosi 24%, coraz więcej obywateli żyje na ulicach, a prezydent Hoover zaczyna pożyczać pieniądze państwa korporacjom. Niemal każdy sektor gospodarki ma się tragicznie. Ale są też ludzie, którym doskonale się powodzi. Wytwórnie filmowe mają swój rozkwit, producenci wypychają portfele dolarami, a widzowie, żeby oderwać się od smutnej codzienności, oglądają w kinach ludzi w fotelu z Gretą Garbo i kaprys platynowej blondynki z Jean Harlow. 1932 to też rok, w którym pewnego poranka lokaj tej samej Jean Harlow potyka się o leżące w sypialni ciało jej męża. Przy zmarłym Paulu Bernie znajduje się tylko enigmatyczny list. Ale ten list to tylko początek najbardziej szalonego i pogmatwanego śledztwa Hollywood lat 30. Jak brzmiała ta dziwna wiadomość? Dlaczego Paul Bern popełnił samobójstwo w swoim domu? A właściwie to, czy to aby na pewno było samobójstwo? Gdzie była w tym czasie jego żona, pierwsza seksbomba srebrnego ekranu, Jean Harlow? To będzie historia o skorumpowanej policji, skorumpowanych gazetach i skorumpowanych świadkach. Zacznijmy więc od początku. Jasnowłosa Jean Harlow, a raczej Harlene Harlow Carpenter, urodziła się w 1911 roku w porządnym amerykańskim domu w Kansas City w stanie Missouri. Nie żyła w biedzie, nie pochodziła z rodziny emigrantów, nie cierpiała na wojnie, miała za to dobrze usytuowanych, bardzo wpływowych dziadków, ojca dentystę i matkę, która w młodości chciała być aktorką. Mała Jean wiodła dosyć wytworne dzieciństwo. Niestety trudno powiedzieć, czy było szczęśliwe. Małżeństwo jej rodziców było zaaranżowane, a matka Jean była sfrustrowana podwójnie. Nie dość, że musiała pożegnać marzenia o zostaniu aktorką, to jeszcze przez wiele lat zabiegała o uwagę męża, której nigdy nie przyszło jej otrzymać. W końcu doszło do rozwodu, a mała Jean dzieciństwo spędziła głównie w szkole z internatem i na letnich obozach. W tym czasie jej rozwiedziona matka próbowała swoich sił w niemym kinie. Bezskutecznie. Kiedy Jean miała 15 lat, przeszła niewykryte zapalenie nerek, które ponad 100 lat temu oznaczało dużo gorsze skutki niż dzisiaj. Nastolatka była jednak zbyt pochłonięta podbijaniem serc płci przeciwnej, żeby chociaż trochę przejąć się chorobą. Kiedy miała 16 lat, wyszła potajemnie za mąż. Pierwszym wybrankiem jej życia okazał się 4 lata starszy, ale wciąż niepełnoletni, chłopak z równie dobrego domu co ona sama. Rok później, w końcu już dorosły jej mąż, dostał porządny zastrzyk gotówki, więc Jean rzuciła szkołę, zostawiła rodzinę i zdecydowała, że oto przeprowadzą się do Hollywood. Ale w Hollywood to młode małżeństwo zbyt wiele nie robiło. No może poza tym, że dużo pili, dużo ćpali i jeszcze więcej się kłócili. Czy Jean pojechała tam, żeby zostać gwiazdą? Właściwie trudno powiedzieć, czy to było jej marzenie. Wiadome jest to, że przez dłuższy czas utrzymywali się z pieniędzy, które dostał jej mąż. Wiadome jest też to, że nie próbowała chodzić na żadne castingi czy szukać dla siebie zlecenia jako modelka, a wiele aktorek właśnie zaczynało jako modelki. Oficjalna wersja wydarzeń podana przez jej studio filmowe mówi, że została odkryta przez całkowity przypadek. Według powszechnie znanej historii, Jean odwoziła autem swoją przyjaciółkę, początkującą wtedy aktorkę, pod bramy studia i to właśnie tam dostrzegł ją jakiś reżyser. Kiedy dostała się na zdjęcia próbne do studia Fox, wydaje mi się, że jej matka była bardziej zadowolona z tego niż ona sama. W 1928 roku, również za sprawą swojej matki, Jean podpisała pierwszy aktorski kontrakt. Tam zagrała kilka drobnych rólek, część z nich u boku słynnych Flipa i Flapa. Po roku jednak wyplątała się z tego kontraktu i wyplątała się też z małżeństwa. Była więc wolna i gotowa na nowe wyzwania. Żeby mieć jeszcze większe szanse w tym biznesie, zmieniła imię i nazwisko na panieńskie nazwisko swojej matki.
Od tej pory w rodzinie były dwie Jean Harlow. Mama Jean i Baby Jean. I tak często będzie pisała o nich potem prasa. Na planie jednego z filmów przyuważył ją łowca talentów, pracujący wtedy dla 23-letniego Howarda Hughesa. Kim był Howard Hughes? Ano Hughes to była dosyć ekscentryczna postać, znana z tego, że jest pilotem, ma pieniądze i inwestuje w filmy. Jeśli ktoś z Was oglądał film Aviator Martina Scorsese, ten z Leonardo DiCaprio, to być może kojarzy jego historię z filmami. A i sama postać Jean Harlow też wydaje mi się, że pojawiła się w tym filmie. W tamtym czasie Hughes pracował właśnie przy filmie Anioły Piekieł. Pół roku szukał kobiety idealnej, damy o blond włosach, która zagra główną rolę w jego filmie. Kiedy tylko zobaczył Jean, od razu się zakochał. To znaczy, nie wiem czy zakochał się w niej, ale z pewnością zakochał się w jej blond włosach. I tak narodziła się platynowa blondynka. Serio, Jean Harlow była takim prototypem platynowej blondynki. Żadna aktorka nie miała tak jasnych włosów jak Jean, więc i żadna kobieta nie czuła potrzeby, żeby sobie tak włosy rozjaśniać. A kiedy pojawiła się Jean, bo oczywiście dostała rolę w Aniołach Piekieł, to nagle w całej Ameryce zapanowało szaleństwo. Epopeje pisano do jej pukli, porównując ten kolor do jasnego, słonego toffee. Nie wiem, kto się bardziej cieszył z tej narodowej paniki. Jean, jej matka czy Hughes? Każda kobieta chciała mieć platynowy blond na głowie. Tyle, że to nie było takie proste jak dzisiaj. Przypominam, że to były wczesne lata 30. Kobiety nie miały dostępu ani do bezpiecznych jasnych farb, ani do rozjaśniaczy do włosów. Dziś tylko legendą pozostają historie o zgolonych głowach i płaczących łysych nastolatkach, które chciały być jak Jean. Chociaż Jean twierdziła, że te prawie białe włosy to był jej naturalny kolor, to po latach znalazł się jej fryzjer, który opowiedział, że taki efekt był wynikiem wybuchowych testów na żywym organizmie. A dokładnie to łączenia nadtlenku wodoru, amoniaku, wybielacza i mydła. Ale zdrowie było nieważne. Liczył się glamour, taki pierwszy hollywoodzki glamour z krwi i kości. Ale Jean Harlow stała się sensacją nie tylko przez te włosy. W samym 1931 roku zagrała w dwóch wielkich hitach. I zagrała całkiem dobrze. We Wrogu publicznym numer 1 oraz w Platynowej blondynce. To były dwa filmy, ale w zasadzie jedna i ta sama postać. Seksowna, pewna siebie, wyzwolona kobieta, za którą szaleją faceci. No i wiecie, to nie było tak jak dzisiaj, że erotyzm otacza nas właściwie z każdej strony. Erotyzmu w popkulturze nie było wtedy wcale. No chyba, że ktoś bardzo głęboko szukał. A dzięki Jean Ameryka dostała pierwszą w historii prawdziwą seksbombę. Na zdjęciach miała zawsze starannie ułożone włosy, długie suknie i ponętną pozę. Dobra, ale mówię tak o tym jej wyglądzie, a jaką miała osobowość? Otóż tego nie wiemy. Wytwórnia tak mąciła w jej życiorysie, że dzisiaj nie mamy pojęcia, jaka Jean była na co dzień. W prasie pisano o niej na przykład, że nie nosi majtek, podkrada mężów kobietom i żeby owe kobiety lepiej uważały. Z drugiej strony mamy wycinki wspomnień jej dawnych znajomych, którzy mówili, że w domu lubiła chodzić w spodniach, a prywatnie nazywano ją Baby. Kiedy wytwórnia uznała, że za bardzo poszalała z tą kreacją seksbomby, to zaczęły się doniesienia prasowe, jaka to Jean nie jest zwyczajna. Wiecie, taka dziewczyna z sąsiedztwa. Nagle stała się abstynentką, która nie chodzi na imprezy, a wieczory spędza przy książce i kakao. Z rozpustnicy stała się domatorką, chociaż miała wtedy tylko 18 lat. Mniej więcej w tym samym czasie zaczęła się też spotykać z gangsterem nazywanym Al Capone z New Jersey. Znanym wtedy z nielegalnego handlu alkoholem, bo przypominam, że były to w Ameryce czasy prohibicji. To podobno właśnie dzięki jego wpływom Jean podpisała kontrakt ze studiem Columbia. Kiedy kontrakt się skończył, zainteresował się nią pewien reżyser i producent ze studia MGM, Paul Bern. Bern był tak zadowolony z tej współpracy, że chciał, żeby Jean podpisała z wytwórnią dłuższy kontrakt. Ale szef studia, osławiony Louis B. Mayer, średnio ten pomysł widział. Uważał, że Jean to tandetna, krzykliwa ladacznica, żadna tam elegancka gwiazda. Na to więc Bern zgłosił się do szefa produkcji MGM, Irvina Thalberga. Zapamiętujcie te nazwiska, bo one się jeszcze dzisiaj pojawią. Thalberg w końcu się zgodził i w taki oto sposób Jean trafiła pod skrzydła MGM. A wiecie, kiedyś aktorzy byli przywiązani do wytwórni kontraktami na określoną liczbę filmów rocznie albo na określony czas, zazwyczaj na kilka lat. Nie mogli w tym czasie występować dla konkurencji, no chyba, że konkurencja ich wypożyczyła, oczywiście za pieniądze.
Średnio mogli też decydować o swojej karierze. Raczej stawiali się marionetkami w rękach wytwórni i jej PR-owców. Jean taką umowę podpisała z MGM na 7 lat. Tyle, że pan Louis B. Mayer postanowił nieco uszlachetnić jej wizerunek. Jean stała się kimś przypominającym aktorkę. Tak pisała wtedy prasa, kiedy jej wizerunek z nieco złagodnią. Zamiast szaleć na imprezach i romansować z młodymi facetami, Jean się też ustatkowała. I tak się złożyło, że jej mężem okazał się 2 razy od niej starszy producent i reżyser Paul Byrne. A Paul Byrne był dosłownie synonimem miłosierdzia i dobrego, porządnego obywatela Ameryki. Nikt, dosłownie nikt nie mówił o nim nic złego. Przedstawiono go jako faceta zainteresowanego jej wyjątkową osobowością, a nie jako Casanowę, który znalazł sobie po prostu młodszą żonę. Paul rzadko wypowiadał się w prasie, a jeżeli już coś mówił, to raczej takie zdawkowe informacje. Nie podawał raczej powodów do plotek czy skandali. Mówił, że Jean w niczym nie przypomina postaci, które gra i że jest dobra, szczera i uczciwa. Jean z kolei opowiadała, że, tutaj cytuję, Paul jest najmilszym, naprawdę dobrym człowiekiem, najlepszym, jakiego kiedykolwiek spotkałam. Poza tym, że kocham go z całego serca, to również go podziwiam za to, jakim jest mężczyzną i przyjacielem. Pobrali się w czerwcu 1932 roku na krótkiej wizycie w Urzędzie Stanu Cywilnego, a potem długiej konferencji prasowej dla gazet. Paul kupił też dla nich dom, wspaniałą posiadłość w Easton w zachodnim Los Angeles. Dom był duży i ceglasty, położony w zacisznym miejscu i otoczony drzewami, żeby tam nie mogło dotrzeć jakieś wścibskie oko paparazzi. Na posesji był też spory basen, przy którym Paul spędzał większość swojego czasu poza pracą. Jean w tym czasie wolała grywać na fortepianie ustawionym w wielkim salonie. Zatrudnili lokaja, gosposię i ogrodnika. Prawdziwa hollywoodzka sielanka. Niestety nie trwało to długo. Właściwie to trwało to niecałe 3 miesiące. Poniedziałek, 5 września 1932 roku. 2:50 po południu. Bardzo gorący dzień końcówki lata. Funkcjonariusz policji w Los Angeles odbiera telefon. Po drugiej stronie jest Irving Thalberg, szef produkcji z wytwórni MGM. Mamy samobójstwo w Easton w West LA. Wyślij tam kogoś i zrób to tak cicho i tak szybko, jak to możliwe. Słyszy w słuchawce policjant. Okazuje się, że owe zajście miało miejsce w posiadłości Jean Harlow i jej męża Paula Byrna. I to właśnie Byrne jest ową ofiarą samobójstwa. 15 minut później 2 detektywów przybywa na miejsce. Po przejechaniu bram posiadłości okazuje się, że na podwórku zebrały się już niemałe tłumy. Na miejscu są Irving Thalberg, czyli ten producent, który wezwał policję, jego żona, Louis B. Mayer, szef wytwórni MGM, dla której pracował zarówno Jean, jak i Paul, Howard Strickling, dyrektor do spraw reklamy MGM, Virgil Abger, fotograf MGM, Samuel Marks, redaktor MGM, Richard Henry, szef ochrony MGM, Irene Harrison, sekretarka Paula, Slickem Garrison, szofer Paula, oboje również z MGM, Clifton Davis, ogrodnik Paula i Jean, Winfred Carmichael, gosposia, John Carmichael, lokaj i Slavko Workepich, sąsiad z naprzeciwka. Koniec zgromadzenia. Paul Byrne został przez policjantów znaleziony w korytarzu przy swojej sypialni całkowicie nagi. Jego ciało leżało tuż obok dużego lustra przy wejściu do toalety. Jak opisują źródła i w sumie zdjęcia, link macie w opisie, leżał twarzą w dół w ogromnej plamie krwi. Części jego głowy brakowało, a fragmenty mózgu rozbryzgły się po podłodze i suficie. Na ścianie tuż pod sufitem była też dziura od postrzału. Policja znalazła przy nim 2 pistolety. Jeden w dłoni, drugi leżący na biurku. Na tym samym biurku, tuż obok broni, leżał otwarty pamiętnik z napisanym na 13 stronie listem pożegnalnym. Najdroższa droga. Niestety jest to jedyny sposób, aby naprawić straszne zło, które ci wyrządziłem i zmyć moje żałosne upokorzenie. Kocham cię, Paul. PS. Sama wiesz, że ostatnia noc była tylko komedią. W międzyczasie cały ten tłum z wytwórni zaczął się przekrzykiwać. Każdy chciał opowiedzieć policjantom swoją wersję tego, co musiało się tam wydarzyć. Ktoś zasugerował, żeby przeszukać ogród. Małżeństwo miało przecież dosyć spory basen. I faktycznie,
kiedy policjanci przeszli w stronę ogrodu, odkryli dosyć dziwne znaleziska. Tuż przy ulubionym leżaku Paula, na którym miał zwyczaj wylegiwać się po pływaniu, znaleziono pustą butelkę po szampanie, jeden kryształowy kieliszek oraz pełno porozrzucanego wokół szkła. Kiedy policja wróciła do sypialni i przeszukała toaletę, znaleźli żółty, damski kostium kąpielowy w dużym rozmiarze. Zdecydowanie za dużym na Jean. Gosposia powiedziała też policji, że ktoś zjadł ciasto czekoladowe pozostawione w sypialni dla Jean. A Paul nienawidził czekolady? Wyglądało to tak, jakby Paul przed samobójstwem miał towarzystwo i z owym towarzystwem dosyć miło spędził czas. Ale dlaczego w takim razie chwilę potem się zabił? Oczywiście to były lata 30., więc trudno tutaj mówić o szczegółowym zbieraniu odcisków palców czy materiałów genetycznych. Policja, która chciałaby rozpocząć śledztwo, mogła się właściwie opierać głównie na tym, co została na miejscu i na zeznaniach świadków. I faktycznie, jeszcze na miejscu zaczęły się wstępne przesłuchania. Lokaj Paula i Jean opowiedział, że to on jako pierwszy odkrył ciało. On i jego żona, która pracowała tam jako gosposia, nie mieszkali w posiadłości małżeństwa. Tego dnia rano przyjechali więc jak zwykle do pracy ze swojego mieszkania niedaleko. Lokaj powiedział też policji, że jak zwykle wszedł do domu tylnym wejściem, mijając basen. Zeznał, że dom wydawał mu się zadziwiająco cichy. Poszedł więc na palcach do sypialni Paula. Sypialnia była całkowicie zaciemniona, więc zwrócił się w kierunku okna, żeby odsłonić żaluzję. Po drodze jednak się o coś potknął i upadł. Kiedy wstał i w końcu w pokoju zapanowała jasność, zobaczył, że owe coś, o co się potknął, to było zakrwawione ciało jego pracodawcy. Z dziurą w głowie. Tak się przeraził, że aż zemdlał. Jego żona, słysząc ten łomot, pobiegła za nim, wołając przy okazji ogrodnika, który też właśnie przyszedł do pracy. To, co ona zobaczyła, było jeszcze bardziej makabryczne. Oto jej mąż leżał nieprzytomny na drugim nieprzytomnym facecie, który, przypominam, był całkiem nagi i całkiem we krwi. Na samym początku pomyślała, że obaj nie żyją, ale po chwili jej mąż się ocknął. Oto przed oczami lokaja, gosposi i ogrodnika stała właśnie makabryczna scena. Ktoś zabił Paula Berna. Musieli więc oczywiście kogoś wezwać. No i do kogo zadzwonili? Nie zgadniecie. Zadzwonili do teściowej Paula, matki Jean, Jean Paul Harlow. A potem od telefonu do telefonu pojawiła się tam cała ekipa z wytwórni. Nie wiem, czy w tej opowieści służby zwróciliście uwagę na jedno kluczowe słowo. Gosposia i lokaj przyjechali rano, a policja na miejsce dotarła dopiero po 15. Do tego oczywiście jeszcze potem wrócę, bo są rzeczy ciekawsze w tych zeznaniach. Gosposia powiedziała policji, że poprzedniego wieczoru, czyli w niedzielę, widziała, jak pod dom podjeżdża limuzyna, z której wysiada zawoalowana kobieta ubrana cała na czarno. Ogrodnik z kolei powiedział, że tajemnicza kobieta nie tylko odwiedziła Paula, ale też, że słyszał ich kłótnie właśnie w okolicy basenu. Co więcej, następnego dnia widział w okolicy basenu kałuże krwi. Co ciekawe, kiedy przyjechała policja, krwi już nie było. Sąsiad, który też był w gronie zebranych, zeznał, że poprzedniego wieczoru on i jego żona słyszeli, jak Paul krzyczał do kogoś na podwórku: wynoś się z mojego życia. Nie widział jednak, do kogo ten Paul tak krzyczał, bo ze swojej posesji widział jedynie podjazd domu Paula i Jean. Tej samej nocy, z niedzieli na poniedziałek, wybudził go odgłos samochodu na żwirowym podjeździe przy domu Paula. Kiedy wyjrzał przez okno, zobaczył odjeżdżającą szybko limuzynę. W środku nocy. Z kolei lokaj, który znalazł ciało, spytany, czy jest zaskoczony tym, co się stało, odpowiedział, że nie bardzo. Paul i Jean wyglądali na szczęśliwą parę, ale nie raz słyszał, jak Paul wspominał coś o samobójstwie. Dziwne wyznania w kierunku lokaja, ale co ja tam wiem, lokaja nie mam. Służba zeznaje też zgodnie, że wczoraj, czyli w niedzielę, Paul spał do późna i obudził się około południa. Wtedy do domu przyjechała też Jean, ale tylko na chwilę. Strasznie się wtedy podobno pokłócili, więc ona wyjechała stamtąd z płaczem. Podobno nie wróciła też na noc. To był według nich ostatni moment, kiedy Jean była w domu i kiedy widziała Paula żywego. Około 4 po południu ciało Paula zostało zabrane. Przy posiadłości zdążył się już ustawić długi karawan fotoreporterów. Każdy chciał mieć zdjęcie martwego Paula Berna. Skąd o tym wszystkim dowiedziała się prasa? Policja nie będzie o to pytać. Ci fotoreporterzy rozbiją sobie pod domem Paula obóz i pozostaną tam przez całą noc. W oczekiwaniu oczywiście na osobę w tej sprawie najważniejszą. Na Jean Harlow. Tymczasem o 4 po południu Jean była w innej części Los Angeles, w domu swojej matki.
kiedy dowiedziała się o tym, co stało się z Polem, a powiedział jej o tym uroczyście sam szef MGM, Louis B. Mayer, wpadła w tak wielką rozpacz, że chciała się podobno rzucić z balkonu. Kiedy na miejscu pojawiła się policja, Jean była już napakowana prochami na uspokojenie i pan Mayer zabronił jej rozmawiać z kimkolwiek, nawet z policją. Następnego dnia zaczęły się dalsze przesłuchania. No bo tak, niby wszyscy zgodnie twierdzą, że to było samobójstwo. Niby Bern wygląda, jakby postrzelił się sam i niby mamy ten enigmatyczny list pożegnalny. Ale trochę to śmierdzi. Co z tym kostiumem? Co z plamą krwi koło basenu? Co z tym rozbitym szkłem? Co z tą kobietą? I co najważniejsze, kto zjadł czekoladowe ciasto, skoro Paul był tej nocy oficjalnie sam? Policja zaczęła więc dochodzenie, gdzie w tym czasie była jego żona. Wezwana do złożenia zeznań Jean Harlow musiała opowiedzieć przecież o tym, jak wyglądał ich ostatni weekend i dlaczego ani w niedzielę, ani w poniedziałek nie było jej w domu. Jean zeznała, że większość weekendu spędzili osobno. Paul w ich wspólnym domu, a ona była głównie u matki w drugiej części Los Angeles oraz w pracy. A dokładnie to pracowała nad filmem Kaprys platynowej blondynki z Clarkiem Gablem. Swoją drogą serdecznie ten film polecam, bo zagrała tam naprawdę świetnie. Na sobotni wieczór zostali zaproszeni na przyjęcie urodzinowe do przyjaciela Paula. Ale jako, że Jean pracowała, to Paul odmówił. Nie mógł przecież bawić się bez ukochanej. Tak więc Paul spędził sobotni wieczór w domu, a Jean pracowała do późna. Jednak po pracy Jean nie wróciła do ich wspólnego domu. Jej matka poprosiła ją, żeby dotrzymała jej towarzystwa u siebie. Jean spędziła więc u matki dwie noce i została u niej na całą niedzielę i poniedziałek. W niedzielę koło południa przyjechała tylko na chwilę, żeby powiedzieć Paulowi, że matka zaprasza ich na kolację do siebie. Mąż jednak odmówił, więc wróciła do matki sama. W poniedziałek po południu przywitał ją Louis B. Mayer z nowiną, że jej mąż się zabił. Co robił Paul przez te dwa dni? Jean nie wiedziała. Co oznaczał ten list pożegnalny? Tego też nie rozumiała. Zeznania Jean to był niewielki, można by wręcz powiedzieć, żaden trop. Policja zaczęła więc odtwarzać po kolei godzina po godzinie cały weekend Paula Berna. Jego przyjaciel zeznał, że w sobotę rano on i Paul byli jak codziennie u ich ulubionego barbera, żeby się ogolić. Od barbera do domu Paula miał zawieźć jego szofer, Slicam. To był czarnoskóry mężczyzna, który był stałym pracownikiem dla MGM i woził nie tylko Paula, ale też m.in. Irvinga, tego producenta, który zgłosił samobójstwo Paula na policję. No to policja wezwała do siebie szofera. I tutaj ciekawostka. Szofer powiedział, że owszem, woził tego dnia Paula, ale po sobotniej wizycie u barbera wcale nie odwiózł go do domu. Paul kazał się wysadzić pod hotelem Ambassador. Tam czekając na niego w aucie widział, jak Paul w hotelowym barze pije drinka z młodą kobietą, po czym dołączył do nich jakiś inny facet. Po jakimś czasie Paul wyszedł z hotelu sam. Zaczęły się więc gorączkowe poszukiwania tajemniczej kobiety i tajemniczego faceta. Niestety to był fałszywy trop. Okazało się, że po godzinach Paul lubił bawić się w swatkę. Tajemniczy mężczyzna to był jego znajomy, a tajemnicza kobieta jego nową randką. Szofer zeznał, że podczas drogi powrotnej Paul powiedział mu, że mieli tego dnia udać się z Jean na przyjęcie, ale ona właśnie pracuje. Nie pomyślałbym, żeby iść bez mojej ukochanej żony. Wiesz, jak to jest w Hollywood. To był cytat z zeznań szofera. Paul powiedział mu też, że skoro Jean pracuje, to on będzie spędzał ten wieczór w domu, czytając pewnie jak zwykle północy scenariusze. Skoro więc Paul w sobotę był w domu, to policja powróciła z pytaniami do służby. Zarówno lokaj, jak i gosposia mieli w zwyczaju pracować u Paula do godzin wieczornych. Może oni powiedzą coś ciekawego, na przykład na temat tej kłótni Paula i Jean w niedzielne południe. I owszem, powiedzieli. Gosposia zeznała, że Paul chyba faktycznie czytał całą noc scenariusze, bo w niedzielę wstał dopiero w południe. Wtedy do domu przyjechała Jean. Kiedy policja jednak pytała ją o tę kłótnię, o której gosposia ostatnio opowiadała, to ona była bardzo zaskoczona. Zeznała, że jedyne co słyszała, to że małżeństwo kręciło się po domu, a Jean namawiała Paula, żeby pojechać z nią do jej matki na kolację. Paul wykręcił się bólem głowy, więc Jean pojechała sama. Tymczasem Paul poszedł odpoczywać przy basenie, a gosposia do sypialni małżeństwa zaniosła dla Jean czekoladowe ciasto. Myślała, że Jean wróci na noc. Ale Jean nie wróciła. Kilka godzin później gosposia zobaczyła przy domu tajemniczą kobietę w woalce, ubraną od stóp do głów na czarno. I tyle gosposia Paula widziała, a przynajmniej żywego. Jak można się domyśleć, ogrodnik i lokaj również dostali amnezji i nie pamiętali o żadnej kłótni, o której opowiadali wcześniej.
Jeśli zastanawiacie się, czy policja nie przesłuchiwała całej tej gromadki z wytwórni MGM, która zjawiła się na miejscu przed samą policją, to owszem, przesłuchiwała. Tyle, że w latach 30. w dodatku w Kalifornii rzeczywistość nie wyglądała tak jak dziś. Policja była skorumpowana, po ulicach biegali gangsterzy, a każdy, kto miał trochę więcej gotówki, właściwie rządził całym miastem. Policja mogła sobie prowadzić śledztwo, ale to śledztwo mogło podążać wyłącznie torem wyznaczonym przez wytwórnię. W latach 30. i właściwie to przez kolejne 20 lat, to właśnie wytwórnie filmowe były sektorem, który najbardziej rozwijał zachodnie wybrzeże Stanów. Dyrektorzy wytwórni, ale też inni wysoko postawieni ludzie byli ponad wszystkimi. No może nad nimi była jedynie mafia, ale na pewno nie policja. Swoją drogą mafia też kładła swoje łapy na pieniądzach wytwórni. A muszę tylko zaznaczyć, że to były pieniądze niemałe. Ale jeśli słuchaliście mojego podcastu o Lanie Turner, to sami wiecie, jak kończyło się czasami łączenie świata filmu ze światem mafii. Właściwie aktorzy i aktorki, chociaż to ich właśnie dzisiaj pamiętamy, byli dla wytwórni tylko marionetkami. Taka Jean Harlow mogła niewiele zrobić bez pana Mayera, czyli szefa MGM. On decydował o całym jej życiu. Mógł jej pozwolić na małżeństwo lub nie. Kiedy zaszłoby w ciąży, mógł jej pozwolić urodzić dziecko lub nie. Mógł pozwolić jej na pomalowanie włosów lub nie. Mógł rozkazać jej, żeby zagrała w jakimś filmie, albo rozkazać, żeby zagrała w tym filmie. Tylko, że to działało też trochę w drugą stronę. Kiedy jakaś gwiazda należąca do wytwórni zrobiła coś niemoralnego albo popełniła jakieś przestępstwo, to wytwórnia wysyłała tam swoich ludzi, żeby zamaskowali ślady, a najlepiej to, żeby zrzucili na kogoś innego. Oczywiście absolutnie nie twierdzę tutaj, że Jean Harlow zabiła Paula, a wytwórnia to ukryła. To jeszcze nie jest ten moment, żebym wygłaszała tutaj swoje hipotezy. Wróćmy więc do śledztwa tej policji, która miała, delikatnie mówiąc, dosyć ciasno związane ręce. Ale niektórzy, być może ci nieprzekupieni, a tych zdecydowanie było mało, robili co mogli, żeby dojść do tego, co tam się tak naprawdę stało. Co najciekawsze, prasa o tej tajemniczej kobiecie ubranej całej na czarno nie wiedziała. Oczywiście wszystkie amerykańskie gazety zalała fala szokujących newsów o śmierci hollywoodzkiego producenta, ale pisano o niej wyłącznie w kontekście samobójstwa. Były więc wspólne zdjęcia szczęśliwej pary, było zdjęcie listu samobójczego i było zdjęcie z miejsca zbrodni. To znaczy zdjęcia z miejsca samobójstwa. Ale im dalej w las, tym medialne doniesienia szły w coraz bardziej dziwaczną stronę. Niektóre gazety cytowały rzekomych przyjaciół Paula, którzy wspominali, że Paul miał bardzo melancholijną naturę i że zdarzało mu się wspominać o samobójstwie. Jedna z gazet przedstawiała też szalone rewelacje, jakoby aż 6 bliskich członków rodziny Paula również w przeszłości umarła właśnie w wyniku samobójstwa. Mógł więc to mieć zapisane w genach, nie? W tych wszystkich prasowych doniesieniach nie mogło oczywiście zabraknąć Williama Hearsta. Jeśli ktoś nie wie, kim on był, to zapraszam do mojego podcastu o jego wnuczce, Patty Hearst. Albo o Fatima Arbuckle, tam też gazety pana Hearsta odegrały dużą rolę. Podam linki w opisie. Co takiego pisały gazety twórcy pierwszych magazynów plotkarskich? Ano na przykład, że Paul zmarł z powodu tak zwanego, tutaj zacytuję, suicide mania, czyli takiej obsesji na punkcie samobójstwa. Podobno Jean wyszła za niego z wdzięczności i grzeczności. Depresja, nieszczęśliwe małżeństwo, obsesja na punkcie samobójstwa, kłótnia z Jean. To były według gazet niezaprzeczalne dowody na to, że Bern się po prostu wziął i zabił. A to wszystko jeszcze przed sekcją zwłok. Podczas sekcji zwłok Paula lekarze znaleźli ranę postrzałową, oczywiście w głowie tuż nad prawym uchem, oraz rysę po kuli na prawym ramieniu. Typowa rana samobójcza, resztki prochu wokół rany wejściowej i wewnątrz czaszki. Kula przesunęła się lekko w górę i przeszła na wylot nad lewym uchem, pozostawiając dużą ranę wyjściową. Broń trzymana blisko głowy. Tak brzmiała ekspertyza lekarza. Ale, pojawiło się coś jeszcze. Poza oczywistym brakiem sporej części mózgu, na ciele Paula znalazła się jeszcze jedna zauważalna anomalia. Otóż według lekarza Paul Bern, tutaj cytuję, miał słabo rozwinięte genitalia jak na 42-letniego mężczyznę. Czas jego śmierci lekarz określił jako noc z niedzieli na poniedziałek, co najmniej kilkanaście godzin przed oficjalnym przyjazdem policji na miejsce. We wtorek po południu gazety w całym kraju obiegła szokująca wiadomość, która była rozwiązaniem zagadki listu samobójczego. Tutaj pozwolę sobie zacytować: rozumiesz, że ostatnia noc była tylko komedią. Wiecie, jak interpretowała to prasa. Co dokładnie było tam komedią?
Natychmiast pojawili się świadkowie, którzy zgodnie głosili, że Jean i Paul nigdy nie skonsumowali swojego małżeństwa właśnie z powodu dziwnych anomalii w okolicach płciowych Paula. Niektórzy wprost mówili nawet, że był tutaj, cytuję, obojnakiem albo impotentem. Policja oczywiście wróciła do Jean. Jednak Jean tylko płakała i powtarzała, że nie ma pojęcia, co znaczy ta notatka. Twierdziła, że Paul nigdy nie wspominał o samobójstwie, a ostatni raz rozmawiała z nim w niedzielę wieczorem przez telefon z domu swojej matki. Tej ostatniej nocy, o której rzekomo pisał w liście Paul, Jean nie była z nim. Sprawa Berna stała się tak głośna, że wziął ją w swoje ręce sam szef policji w Los Angeles. Okazało się, że na miejscu nikt nie wykonał dokładnych zdjęć pokoju i pistoletów. Nikt nie wykonał zdjęć odcisków palców. Jeden z policjantów, którzy przyjechali na miejsce, powiedział, że miał kiepski aparat i że uznał z góry po prostu, że odciski na pistoletach to przecież muszą być odciski zmarłego, skoro zabił się sam. Policjanci, którzy prowadzili sprawę, niespecjalnie też próbowali dochodzić, kim była ta tajemnicza kobieta ubrana cała na czarno. A przecież to musiał być ważny świadek. A może nawet jedyny. I właśnie w tym momencie do gry wkroczył brat Paula, Henry Bern, który na wieść o jego śmierci udał się w podróż do Los Angeles. Po drodze do Los Angeles zatrzymał się jednak na noc w hotelu w Kansas City. No i tam dopadli go dziennikarze. Jak można się było spodziewać, zaczęli wypytywać o rzekomą impotencję jego brata. Co na to Henry Bern? Wszystkiemu zaprzeczył. Według niego Paul nie miał absolutnie żadnych anomalii narządów płciowych. Co więcej, jest na to prosty, niezaprzeczalny dowód. Paul miał już wcześniej żonę. I to przez wiele lat, długo przed tym, jak zaczął robić karierę w Hollywood i długo przed tym, jak poznał Jean Harlow. Niestety ta kobieta popadła w obłęd, więc Paul umieścił ją w ośrodku dla obłąkanych. To był sekret, o którym wiedziało tylko kilku przyjaciół i rodzina Paula. Czy Jean o tym wiedziała? Henry zapewniał, że tak. Kiedy zszokowani i zadowoleni z takiego obrotu sprawy dziennikarze zaczęli wypytywać o to, kim była ta żona, to Henry odpowiedział tylko tajemniczo: powiem tylko, że ona żyje. Nie trudno wpaść na to, że reporterzy natychmiast rzucili się na poszukiwanie tajemniczej kobiety Paula Berna. Co na to MGM? Wydali oświadczenie prasowe. Zaczynamy badać doniesienia o rzekomej kobiecie, która miała być żoną Paula Berna. Czyli ponoć nie wiedzieli o jej istnieniu. Kampania medialna przeciwko Paulowi zaczęła dodatkowo przybierać na sile. W prasie jednego dnia pojawiły się kolejne historie o tym, że Paul był pustelnikiem z jakimś ciężarem, który zawładnął jego umysł. Albo że ostatnio z powodu przepracowania doznał kilku załamań nerwowych. Albo że groził swojej żonie. Jedna z gazet pisała też takie rewelacje, że tuż przed śmiercią Paul podobno zanurzył się w perfumach Jean. Inna z kolei pisała, że był seksualnym zboczeńcem, który molestował Jean od dniu ich ślubu. Ktoś nawet powiedział prasie, że Paul pokazywał mu kolekcję książek. Wszystkie dotyczące tematu samobójstwa, śmierci i życia po śmierci. Na policję zgłosiły się też kilku rzekomych znajomych Paula i Jean. Podobno kilka dni przed śmiercią Paula bawili się wspólnie na przyjęciu. Co najmniej 4 osoby zeznały, że przypadkowo odkryły wtedy, że Paul nosi przy sobie w kieszeni płaszcza broń. On tylko wytłumaczył coś na szybko, że chce chronić Jean. Tak naprawdę to nie było jednak nic aż tak szczególnie dziwnego. Wiele osób nosiło wtedy przy sobie broń, szczególnie po próbie porwania dziecka Marlene Dietrich jakiś czas wcześniej. 2 dni po śmierci Paula gazety już spekulowały, krzycząc takimi nagłówkami jak: czy tragedia zakończy karierę Jean Harlow? Co gorsza, William Hearst znalazł dowody na to, że Jean cały czas czerpała korzyści finansowe od swojego byłego męża. W jego gazetach pisano, tutaj znów zacytuję: Playboy z Chicago dał jej dom w Beverly Hills o wartości 17 milionów dolarów i samochód oraz płaci jej alimenty w wysokości $400 miesięcznie. Ale to właśnie Hearst był pierwszą osobą, która odważyła się zacząć otwarte spekulacje na temat tego, czy w sprawę nie była aby przypadkiem zamieszana sama Jean. Cała prasa była przekupiona przez wytwórnię, ale Hearsta nikt nie musiał przekupywać. Zdaje mi się, że tym razem jego gazeta robiła dużo lepszą robotę niż policja. To tylko u niego ludzie mogli wyczytać, że pomiędzy znalezieniem ciała a przyjazdem policji minęło co najmniej 5 godzin. To dziennikarze, nie policja, dowiedzieli się jako pierwsi o rzekomej żonie Berna. Właściwie w kilka godzin reporterzy doszli do tego, że dawna żona Paula mieszkała przez 10 lat w hotelu w Nowym Jorku, że otrzymywała od Paula regularne czeki, że widywali się co najmniej raz w roku i że w maju tego roku przeprowadziła się do San Francisco. Była więc w Kalifornii, bardzo blisko zdarzenia. Oczywiście policja też zaczęła jej szukać. W
środę rano do złożenia zeznań została wezwana cała armia MGM i wszyscy, którzy byli tego dnia w domu Paula, czyli cała służba, kierowca i sekretarka. O dziwo, brat Paula nie był wezwany. Kiedy postawił stopy na lotnisku w Los Angeles, dopadła go prasa. Powiedział wtedy: nie chcę ukrywać tajemnicy śmierci mojego brata. Jestem pewien, że nigdy nie zrobiłby tego w ten sposób. Co ciekawe, kilka godzin później podczas konferencji prasowej powiedział mediom, tutaj cytuję: pojawiły się pewne spekulacje, które uniemożliwiają mi wydanie oficjalnego oświadczenia. Proszę mnie o nic nie pytać. Dziennikarze byli całkowicie zbici z tropu. Nie wiedzieli, że chwilę po tej konferencji Henry Byrne wróci do hotelu i wykręci numer hotelu Plaza w San Francisco, pytając o panią Dee Millett. Prasa dotrze do hotelu Plaza dopiero rano następnego dnia. Dziennikarze, a za nimi w ogonie policja z Los Angeles, około 10 rano stłoczyli się w holu hotelu Plaza w San Francisco, poszukując rudowłosej pani Millett. Jak się jednak okazało, pani Millett w hotelu nie było. Kierownik hotelu zeznał, że mieszkała tam od maja, czyli od około 4 miesięcy. We wtorek, czyli dzień po śmierci Paula, jak gdyby nigdy nic, zeszła na dół, zostawiła swoją torbę w recepcji i wyszła, mówiąc, że udaje się na małą wycieczkę, ale niedługo wróci. Od tamtej pory nikt jej nie widział. Policja dowiedziała się też, że w środę rano do hotelu przyszedł list skierowany do pani Dorothy Millett z logo MGM na kopercie. List, którego Dorothy nie zdążyła odebrać. Co było w środku? Wiadomość o nieznanej niestety publicznie zawartości od Irene Harrison, sekretarki Paula Byrna. W środku był czek na $160. Czy to $160 to była jakaś próba przekupienia Dorothy w zamian za milczenie? Nie wiem. Jak udało się wyśledzić policji, Dorothy wykupiła bilet na statek Delta King. Statek, który 6 września, czyli dzień po śmierci Paula, płynął z San Francisco do Sacramento. Dla nieobeznanych w mapie Ameryki, Sacramento leży w Kalifornii, ale w całkowicie drugą stronę niż Los Angeles, czyli tam, gdzie zmarł Paul. Cała ekipa policji i dziennikarzy ruszyła więc za nią w pogoń do Sacramento. Tego samego dnia w prasie pojawiła się już oficjalna informacja: była pani Byrne nazywa się Dorothy Millett. Czyli uporządkujmy sobie chronologię zdarzeń, którą ustaliła policja. W sobotę Paul był u barbera, potem spotkał się ze znajomym w hotelu Ambassador, a potem spędził wieczór w domu, czytając do późna scenariusze. Jean była wtedy u matki. W niedzielę Paul wstał późno, Jean przyjechała do domu na chwilę, potem się rzekomo pokłócili i Jean wróciła do matki. Potem w domu była widziana tajemnicza kobieta, która w środku nocy odjechała limuzyną. W poniedziałek rano Lokaj znalazł ciało Byrna. Po południu na miejsce przyjechała policja. We wtorek Dorothy Millett kupiła bilet na statek San Francisco do Sacramento. Tego dnia do hotelu, w którym mieszkała, przyszedł list od MGM. W środę policja przyjechała do hotelu, a potem ruszyła w pogoń za Dorothy do Sacramento. Niestety, zanim policja dotarła do Sacramento, statek Delta King już dawno zacumował do brzegu, a pasażerowie zeszli na ląd. Tyle, że policja z Los Angeles nie miała pojęcia, że w tym samym czasie policja z Sacramento też właśnie bada statek Delta King. Dlaczego? Otóż załoga statku wezwała ich, bo zaginął im po drodze pasażer. Jeden z członków załogi, który sprawdzał statek po zacumowaniu w Sacramento, znalazł przewieszony przez balustradę damski płaszcz i buty. Sądzili, że ktoś mógł wypaść za burtę, ale nie wiedzieli jeszcze, kto to mógł być. Ale ja wiem, kto to mógł być. Domyślam się, że wy pewnie też. Wychodzi więc na to, że dokładnie wtedy, kiedy policja z Los Angeles przeszukiwała hotelowy pokój Dorothy w San Francisco, to policja z Sacramento przeszukiwała kabinę niejakiej Dee Millett, nie mając pojęcia, że kobieta o tym samym nazwisku jest właśnie przedmiotem wielkich poszukiwań w innej części Kalifornii. Łóżko w jej kabinie było lekko roztrzaskane. Policja znalazła tam torbę podróżną, torebkę z $38, trochę kosmetyków i klucz. Wewnątrz torby były drogie sukienki z nowojorskimi metkami, pasującymi do płaszcza znalezionego na pokładzie i, tutaj szok, pusty żółty pokrowiec na kostium kąpielowy. Taki sam kostium kąpielowy, jaki znaleziono w łazience uśmierconego Paula Byrna. Załoga zeznała tylko, że rudowłosa kobieta o nazwisku Millett zjadła kolację w restauracji na statku, po czym wróciła do swojego pokoju. Kelner zeznał, że była zdenerwowana i wyglądała na chorą. Jeden z pasażerów zeznał z kolei, że kiedy około 2:30 w nocy wyszedł na papierosa i spojrzał w górę na taras obserwacyjny, to zobaczył, tutaj cytuję, bo chociaż nie wiem, czy ta historia wydarzyła się naprawdę, to brzmi iście poetycko, bardzo piękną kobietę w czarnej sukni o ładnych, rudych włosach, która wydawała się dość nerwowa.
Jej oczy sprawiały wrażenie zapatrzonych w dal. Niepewnie przechadzała się po tarasie i przeczesywała dłońmi włosy. Jedyne, czego mogła się domyśleć policja, to to, że biedna pani Millett prawdopodobnie wskoczyła do rzeki gdzieś pomiędzy Rio Vista a Sacramento. Kiedy więc policja z Los Angeles dojechała do Sacramento, szybko dowiedzieli się, że nie szukają żywej kobiety, a najpewniej raczej jej ciała. Jak możecie się domyślać, w gazetach wrzało. A co na te wszystkie rewelacje Jean Harlow? Ona twierdziła, że nie miała pojęcia o tym, że Paul miał wcześniej żonę. Z tym z kolei absolutnie nie zgadzał się brat Paula, który przekonywał wszystkich, że w domu Paula wśród rodziny wspominało się o Dorothy, także w obecności Jean. Przyjaciółkami kobiety może nie były, ale owszem, znały się. Według niego Paul miał całkiem przyjazne stosunki z byłą żoną. Często do siebie dzwonili i stale pisali listy, a Paul wysyłał jej $350 miesięcznie za pośrednictwem swojej sekretarki z MGM, Irene. Wcześniej opłacał jej też pobyt zarówno w ośrodku, w hotelu w Nowym Jorku, gdzie Dorothy mieszkała przez 10 lat, oraz w hotelu San Francisco. Henry wspominał też, że za każdym razem, kiedy byli z bratem w Nowym Jorku, to z przyjemnością odwiedzali Dorothy. Wiedział, że kobieta postanowiła przeprowadzić się do Kalifornii. Powodem przeprowadzki miała być pogoda. Opowiem wam więc trochę o tym, jak miała się sprawa z tą całą Dorothy Millett. Wszystko to oczywiście wiemy od Henry'ego Berna z konferencji prasowej. Dorothy Millett urodziła się we Francji około roku 1890, a kiedy miała kilka lat, wyemigrowała z rodziną do Ameryki. Z Polem poznali się w Toronto, w Kanadzie, tam też wzięli ślub, a następnie zamieszkali w Nowym Jorku. Byli ze sobą około 10 lat, pomiędzy 1910 a 1920 rokiem, czyli jakieś 15 lat przed małżeństwem Paula z Jean. I dalej zaczęło się robić ciekawie. Mniej więcej właśnie przed rokiem 1920 Dorothy zaczęła okazywać pierwsze objawy choroby psychicznej. Jakie to były objawy, tego żadno ze źródeł nie chciało mi powiedzieć. Dorothy trafiła więc do zakładu Blythewood Sanitarium w Greenwich w stanie Connecticut. To miejsce w latach 50. straciło wszystkie swoje archiwa, więc już nigdy nie dowiemy się, dlaczego dokładnie tam trafiła. Potem, według niektórych źródeł był to 1930, a według innych 1923, więc tak naprawdę źródła są rozbieżne, została wypisana z ośrodka. Wtedy Paul załatwił jej ten pokój hotelowy w Nowym Jorku. Dobrze znała miasto i chociaż już nie byli razem, to chciał, żeby była w bezpiecznym, przyjaznym miejscu. Jean oczywiście zaprzeczała, jakoby miała o tym pojęcie. I wtedy wydarzyło się coś jeszcze lepszego. Dzień odczytania testamentu Paula Berna, a raczej trzech testamentów, bo chłop spisał ich w krótkim odstępie czasu aż trzy, w tym jeden na krótko po ślubie z Jean. Pierwsze dwa testamenty sporządzone przez Berna uwzględniały zgodnie Dorothy jako jego żonę. To ona miała otrzymać większość jego majątku, a także rentę w wysokości $1200 miesięcznie. Jednak jego ostatnia wola, datowana na lipiec 1932, przekazywała już cały majątek Berna właśnie Jean. Dla Dorothy nie zostawił nic. Ale wiecie, co było najlepsze? Że tuż po ślubie z Jean, Paul wykupił polisę ubezpieczeniową na życie Dorothy, określając ją w dokumentach jako swoją żonę. Nie byłą żonę. Żonę. I tutaj pojawia się ciekawostka. Niektóre źródła twierdzą zgodnie i wprost, że Paul teoretycznie miał dwie żony. Jego ślub z Dorothy miał miejsce w Kanadzie, bo to właśnie tam mieszkali przed przeprowadzką do Nowego Jorku. Jean poślubił już w Kalifornii, ponad 10 lat później. Całkiem możliwe, że w tamtych czasach to nie było tak dobrze uregulowane i jakimś cudem Paul Bern był bigamistą z dwiema żonami, każdą w świetle prawa innego kraju. Pewne było jedno. Cały majątek po Bernie według testamentu odziedziczyła Jean Harlow. Ale tego majątku było niewiele. I to bardzo niewiele. Potrafił chyba robić dobre wrażenie i pod przykrywką w postaci szofera, wielkiej willi z basenem i prywatnego lokaja, Bern był spłukany. Na tyle spłukany, że kiedy Jean odziedziczyła po nim tę całą wielką, w cudzysłowie, fortunę, to musiała zapłacić ponad $20,000 zaległych rachunków, nie licząc kredytu hipotecznego, który zaciągnął na ich wspólny dom. Dom, który był jego prezentem dla Jean. Okazało się, że to Jean utrzymywała Paula. Na pewno nie było odwrotnie. 13 września 1932. Rozpoczyna się dochodzenie koronera. 9 świadków, dowody zebrane przez detektywa, który był jednym z tych, którzy przybyli jako pierwsi na miejsce zdarzenia, i kilkanaście minut. Świadkowie, głównie ludzie z MGM i pomoc domowa Berna, zeznawali szybko i pobieżnie.
Najdłuższe przesłuchanie trwało 3 minuty. Oczywiście wybrzmiały niepokojące głosy, że Paul miał melancholijną, depresyjną naturę, mówił o samobójstwie i kłócił się z żoną. W dodatku jako kolejny dowód, że to wszystko to było samobójstwo, pojawiły się też jego problemy finansowe. Irving Thalberg, spytany, dlaczego tak późno wezwał policję na miejsce zdarzenia, odpowiedział, że zadzwonił na policję kilka minut po tym, jak tam przyjechał. To policja przyjechała po kilku godzinach. Brat Paula nie został wezwany jako świadek, by opowiedzieć o Dorothy. Jean, co prawda, została wezwana jako świadek, ale jej lekarz uznał, że, tutaj cytuję, jej pojawienie się przed wielką ławą przysięgłych poważnie zagroziłoby jej życiu. I tyle. Nie zeznawała. Właściwie to nigdy tak naprawdę nie wypowiedziała się konkretnie na ten temat. Werdykt koronera brzmiał: strzał z pistoletu, rana w głowę, samookaleczony z zamiarem samobójczym. Motyw nieokreślony. Tego dnia popołudniowe wydania gazet wspominały najnowszą oficjalną w cudzysłowie teorię. Byrne popełnił samobójstwo, ponieważ niektóre intymne warunki fizyczne uczyniły go ofiarą melancholii w ciągu ostatnich 2 miesięcy małżeństwa z panią Harlow. To był oczywiście cytat. Tymczasem owdowiała Jean Harlow tydzień po śmierci Paula Byrna wróciła na plan kaprysu platynowej blondynki. Wytwórnia wiedziała, że jej przyszłość leży teraz w rękach fanów. Jeśli prasa będzie o niej pisać dobrze, to fani zapomną, a Jean pozostanie na szczycie. Jeśli jednak prasa zacznie ją oskarżać, albo przynajmniej jakkolwiek spekulować o jej rzekomej winie za śmierć męża, to Jean będzie w oczach widzów skończona. Rozkazując jej wrócić tak szybko do pracy, mieli szansę zarobić na niej po raz ostatni. Pewne było przecież, że czy ludzie będą Jean kochać czy nienawidzić, to z pewnością tłumnie pojawił się jej na jej najnowszym filmie. Co Jean na to wszystko? Wiele powiedzieć chyba nie mogła. Wróciła potulnie na plan, a prasie udzieliła w sprawie męża tylko jednego wywiadu. Swoją drogą mówiła koszmarnie enigmatycznie, odpowiadając zdawkowo papkę w stylu, że nie boi się i że będzie budować solidne fundamenty, na których będzie mogła stanąć. Cokolwiek to znaczyło. Ale żeby było jasne, ja zupełnie jej tutaj nie krytykuję. Kimże była przecież marna Jean Harlow w łapach wytwórni? Podejrzewam, że każde jej słowo było starannie wyreżyserowane. Dobra, ale wróćmy do sprawy. W sobotę policja uzyskała w końcu pozwolenie na przeszukanie walizki, którą Dorothy zostawiła na przechowanie w hotelu Plaza w San Francisco. W środku, pomiędzy ubraniami, luksusowymi kapciami, bielizną i książką o scenografii, znalazł się cały plik listów i notes. Co było w listach? Ano, korespondencja z biura Paula z pieczątką MGM. Wszystkie listy były bardzo formalne i pisane bezosobowo. Wiadome było, że Paul raczej tych listów nie napisał. Kilka z tych listów trafiło oczywiście do prasy. W jednym na przykład była grzeczna prośba o to, aby Dorothy nie przyjeżdżała do Hollywood, datowana na kilka tygodni przed śmiercią Paula. Inny list zawierał czek. Jeszcze inny, i tutaj robi się ciekawie, miał tylko jedno słowo napisane w dziwnym języku. Tyle, że szybko ktoś bystry wpadł na to, że to nie był inny język, ale zwykły angielski, ale pisany w lustrzanym odbiciu. Kiedy detektyw przyłożył kartkę do lusterka, przed oczami ujawił mi się obraz justification, co można przetłumaczyć jako usprawiedliwienie, uzasadnienie, oczyszczenie, ale też motyw. O co chodzi? Nie mam pojęcia. Policja chyba też nie miała pojęcia. Śledztwo trwało całymi miesiącami i właściwie to poza kolejnymi medialnymi plotkami nic szczególnego się nie działo. Dopiero 14 stycznia 1933 roku, 4 miesiące później, dwóch japońskich rybaków znaleźli nad brzegiem dopływu rzeki Sacramento ciało kobiety. Jakaś spuchnięta, ubrana na czarno postać unosiła się na wodzie zaplątana w gałęzi wierzby. Ciało zostało zidentyfikowane jako Dorothy Millett, poszukiwana od kilku miesięcy pierwsza żona Paula Byrna. Sekcja zwłok wykazała, że kobieta utonęła, jej śmierć uznano za samobójstwo, celowe wyskoczenie za burtę statku. Koroner poświadczył, że 30-kilkuletnia Dorothy Millett zginęła 7 września 1932 roku, dzień po Paulu. Następnego dnia po znalezieniu ciała Dorothy, dwa pistolety należące do Paula, znalezione na miejscu jego śmierci oraz notatnik z jego pośmiertnym listem zostały przez komisariat policji w Los Angeles wydane z dopiskiem dla M. Silberberga, adwokata Jean Harlow. Tylko że ten pan wcale nie był adwokatem Jean Harlow, był prawnikiem MGM. I pistolet, i samobójcza notatka zniknęły z tego świata. Nikt, aż po dziś dzień, nigdy od tamtej pory ich nie widział. Dowody zniknęły,
Dorothy nie żyła, Paul nie żył, oboje według oficjalnej wersji wydarzeń popełnili samobójstwo. Obciążony hipoteką dom, w którym umarł Paul, odziedziczyła Jean. Nigdy do tego domu jednak nie wróciła. Poza domem Paul nie miał praktycznie nic. Na dwóch kontach bankowych miał łącznie 4000 dolarów. W jego rachunkach z ostatniego czasu widoczne były głównie opłaty za ubrania, lekarza, jedzenie i kwiaty dla Jean. Ale w tych rachunkach pojawiło się coś jeszcze. Wierzyciel znalazł kilka interesujących pozycji. Otóż ostatnim wydatkiem Paula przed śmiercią był rachunek z hotelu Ambassador za pokój, kolację i drinki z soboty, czyli dnia przed jego śmiercią. Pamiętacie tę przejażdżkę i spotkanie z tajemniczą kobietą i mężczyzną? Okazało się, że Paul nie tylko swojego kolegę z uroczą panią zapoznał, ale też zasponsorował ich całą nocną randkę. Ciekawe. Ale, to nie był ostatni wydatek z konta Paula. 10 września, a przypominam, że Paul zmarł 5 września, konto Paula zostało obciążone tytułem Transport Los Angeles do San Francisco za 94 dolary. Co to znaczy? Nie wiem. 10 września na tym świecie przecież nie było ani Paula, ani Dorothy. Konto mogło być oczywiście obciążone z kilkudniowym opóźnieniem. Możliwe, że Paul opłacił swojemu gościowi limuzynę ze swojego domu do San Francisco. Możliwe jednak, że ten rachunek był sfalsyfikowany. Żeby tego było mało, konto Paula zostało obciążone rachunkami za ochroniarzy wysłanych do domu Paula po jego śmierci, za limuzyny, które przewoziły dyrektorów MGM na jego pogrzeb, za dochodzenie koronera w sprawie jego śmierci, czyli zmarły sam sobie opłacał dochodzenie w sprawie swojej własnej śmierci. No nie trudno się domyśleć, że ktoś z MGM miał chyba dostęp do jego rachunku. Kto? Nie wiadomo. Mam wrażenie, że w całej tej historii jest więcej niewiadomych niż wiadomych. W prasie cała ta historia skończyła się całkiem romantycznie. Wytwórnia ostro działała w mediach, robiąc wszystko, żeby oczernić Berna. Tego Berna, który wcześniej był dosłownie synonimem człowieka idealnego. Rok po śmierci ludzie znali go już jako melancholika z problemami z kobietami, niewyrośniętymi narządami rozrodczymi, który oszukał biedną Jean i swojej śmierci właściwie sam był sobie winien. Chciał się zabić, to się zabił, nie ma co drążyć tematu. Oczywiście niektórzy drążyli, ale generalnie Jean przedstawiana została jako ofiara oszusta, który nie tylko jej nie powiedział o tym, że miał żonę, ale nie był też w stanie skonsumować małżeństwa i o tym też ponoć jej nie powiedział. I na wiele, wiele, wiele lat wszyscy o tym zapomnieli. Kolejny samobójca w Hollywood. Nie pierwszy, nie ostatni. Koniec. No tylko, że nie. Zaczęło się od listopadowego numeru Playboya z 1960 roku, po niecałych 30 latach. Autor artykułu zakwestionował wtedy oficjalny wyrok śmierci, sprawiając, że ludzie znowu zaczęli się tą sprawą interesować. Ten artykuł zaintrygował też prokuratora okręgowego hrabstwa Los Angeles, Williama B. McKessona, swoją drogą tego samego, który był prokuratorem w sprawie córki Lany Turner. Śledztwo na chwilę zostało otwarte, ale zaraz zamknięte. Trzeba było odczekać kolejne 30 lat, żeby w tej sprawie coś ruszyło. W 1990 roku producent filmowy Samuel Marks, który był dawnym kolegą Paula Berna z MGM, opublikował książkę, która stawiała całą sprawę w nieco innym świetle. A że facet miał dostęp do wielu niewygodnych faktów, źródeł i osób z MGM, to na światło dzienne wyszło troszkę więcej szczegółów. A co za tym idzie, pojawiło się troszkę więcej teorii, które miały tłumaczyć, co tam się tak naprawdę wydarzyło. Co się takiego okazało? Wróćmy na chwilę na miejsce zbrodni. Do dzisiaj nie wiemy, gdzie ciało Paula zostało znalezione tak naprawdę. Może w sypialni, może przy basenie. Ogrodnik na początku mówił przecież, że tuż za ulubionym leżakiem Paula była jakaś plama krwi. Jedno było pewne. Sąsiad widział, jak około 3 nad ranem spod domu Paula odjeżdża limuzyna. Tylko, że potem wyszło na jaw, że to nie była jakaś tam limuzyna, a limuzyna MGM, opłacona przez rzekomo samego Paula, a przynajmniej przez kogoś, kto miał dostęp do jego konta. Wiemy też, że limuzyna odjechała w nocy i wiemy, że miała jechać do San Francisco, a przynajmniej tak było napisane na rachunku. Wiecie, ile czasu minęło pomiędzy przyjazdem na miejsce śmierci Paula ludzi z MGM do czasu przyjazdu policji, nieudolnej i skorumpowanej, co prawda, ale wciąż policji? 6 godzin. Co przez te 6 godzin robiły wielkie głowy z wytwórni MGM? Wszystko wskazuje na to, że usiłowali zatrzeć wszelkie ślady tego, co się tam wydarzyło. Wiele źródeł podaje dziś, że to sam Louis B. Mayer znalazł ten notatnik z listem pożegnalnym, ale nie w sypialni, ale w zupełnie innej części domu. Przyjaciele Paula twierdzili, że widzieli tę rzekomą samobójczą notatkę dużo wcześniej. No to był jakiś żart, ale policja miała to gdzieś.
Kiedy Meyer w gorączkowym przeszukiwaniu całego domu zobaczył ten wpis, w głowie pojawił mu się plan. Podłoży ten notatnik tuż obok ciała zmarłego, tak żeby to wyglądało na list pożegnalny samobójcy. Samobójcy, który przeprasza swoją żonę i zawstydzony swoim intymnym mankamentem postanawia zakończyć swoje życie. Tyle, że Meyer nie przewidział jednego. To nie był żaden notatnik, a księga gości. Taka księga z pisami od znajomych, którzy wpadali na imprezy. Do dzisiaj nie wiadomo, kto ten list napisał, ale wiadomo, że na pewno nie napisał go Paul. Bo to nie było nawet jego pismo. Myślicie, że nikt tego nie zauważył? Ano zauważył. Sekretarka Paula Irene od razu mówiła, że to nie jest ani jego styl pisania, ani jego pismo. Wystarczyła krótka analiza, żeby po latach zauważyć, że ten list absolutnie nie był napisany przez Paula. Nawet jeżeli pisał go pod wpływem alkoholu i nerwów, to niemożliwe, że całkowicie zmienił mu się kształt liter albo odstępy pomiędzy nimi. No ale nawet jeśli jakimś cudem jego pismo magicznie się zmieniło, to treść też jest dziwaczna i w ogóle nie ma sensu. W liście jest napisane, że ostatnia noc była komedią. Ostatnia noc. Skoro Paul według koronera zabił się w nocy, to w liście samobójczym raczej nie użyłby określenia ostatnia noc, a raczej dzisiejsza noc albo dzisiejszy wieczór. No i do kogo taką wiadomość by właściwie kierował? Według oficjalnej wersji list był kierowany do Jean. A przecież zarówno w sobotnią, jak i niedzielną noc byli osobno. Co więcej, okazało się, że ochroniarz MGM, który był na miejscu, wyznał swojemu znajomemu, że to on własnoręcznie wytarł broń z odcisków palców i włożył do dłoni zmarłego Paula. Kiedy ekipa z wytwórni przyjechała na miejsce, pistolet leżał na podłodze kilka metrów dalej. Owy znajomy dziwnym trafem został znaleziony martwy następnego dnia. Po latach wyszły też na jaw szczegóły z tajnego spotkania na szczycie w poniedziałek, tuż po całym wypadku. Spotkanie odbyło się w siedzibie MGM i brali w nim oczywiście udział wszyscy kierownicy na czele z Meyerem. Kilka godzin spędzali na tworzeniu własnego scenariusza. W tym akurat, domyślam się, mieli doświadczenie. No i właśnie wtedy wymyślili rzekowe problemy seksualne Paula jako solidny dowód na samobójstwo. Ktoś wpadł na pomysł, żeby przekupić lekarzy, którzy robili sekcję zwłok, żeby wepchnęła im się do mediów informacja o anomaliach na ciele zmarłego. Ich celem było odwrócenie uwagi od Jean, czy była w to zamieszana, czy też nie. Tylko że kiedy prasa dotarła do Dorothy, to wersja MGM zaczęła się sypać. Nic z tego nizowego wrócił przecież brat Paula i wychlapał wszystko o chorej żonie. No to MGM musiało szyć. A Jean musiała kłamać, że nie miała o jej istnieniu pojęcia. Podobno zarówno gosposia, lokaj, ogrodnik, sekretarka, jak i szofer wszyscy zgodnie uważali, że Paul zdecydowanie został przez kogoś zabity. No ale co, zostali przekupieni, żeby opowiadać różne bzdury o rzekomych problemach Paula i skłonności do melancholii. Tyle, że każdy z przyjaciół Paula twierdził, że Paul był szalenie szczęśliwy przez ostatnie miesiące. Samobójstwo w ogóle do niego nie pasowało. A cała ta melancholia, depresja i gadanie o samobójstwie to była historyjka wymyślona przez MGM. Żeby tego było mało, okazało się, że w połowie sierpnia, jakieś 2 tygodnie przed śmiercią Paula, on i Jean udali się z wizytą do San Francisco. Po co? Podobno tego dnia spotkali się z Dorothy w hotelu Plaza. Przejdźmy więc do spekulacji na temat tej sprawy. Jest kilka głównych teorii dotyczących tego, co mogło się tam naprawdę wydarzyć, więc omówię je pokrótce. Oczywiście najpopularniejsza teoria na temat tej sprawy jest taka, że Paula zabiła Dorothy, żona numer 1. Niektóre źródła mówią, że kilka miesięcy wcześniej Dorothy szantażowała Paula, na co MGM zareagowało ostro, próbując zmusić ją, by wyjechała do Meksyku. Nie wyjechała. Stąd w torbie podróżnej Dorothy znalazło się tyle listów i czeków od MGM sprzed śmierci Paula. To były dowody na to, że MGM chciało ją przekupić i zmusić do wyjazdu z kraju. Ci, którzy wierzą w tę wersję wydarzeń, uważają, że Paul wiedział, że Dorothy przyjedzie tego dnia i Jean również o tym wiedziała. To dlatego opłacił jej limuzynę MGM, która z San Francisco przyjechała do jego domu, a potem z jego domu zabrała ją do San Francisco w środku nocy. Wieczór zaczął się miło, pływali, pili szampana i dobrze się bawili, dopóki nie zaczęli się kłócić. To wtedy gosposia usłyszała ten słynny krzyk Paula: wynoś się z mojego życia. Około 2 w nocy Paul zamówił dla swojego gościa limuzynę powrotną. Wrócili więc Dorothy do domu, żeby się przebrać w suche ubrania. W szufladzie w sypialni Paul zawsze miał jeden ze swoich 2 pistoletów. I właśnie wtedy Dorothy miała po tę broń sięgnąć i nacisnąć spust. Przez to w szoku zostawiła w łazience swój kostium kąpielowym i wybiegła do właśnie podjeżdżającej limuzyny. Nad ranem owa limuzyna podjechała pod hotel Plaza. Tego samego dnia Dorothy miała wykupić bilet na statek Delta King do Sacramento.
jakie według tej wersji wydarzeń były motywy Dorothy? Ano była zła. Po pierwsze na to, że Paul umieścił ją w tym ośrodku, a po drugie, że znalazł sobie drugą, młodszą żonę. Zrobiła to więc z zazdrości. Tylko tutaj pojawia się pytanie. Dlaczego pokonała tak długą trasę, żeby się zabić skacząc do rzeki? Wiecie, ona jechała limuzyną do hotelu, tam czekała kilka godzin, a potem wsiadła na statek i dopiero wtedy się zabiła. Może poczuła wyrzuty sumienia dopiero po kilku godzinach? Nie wiem. Wiemy, że Paul ją cały czas utrzymywał, ale wiemy, że ich stosunki były dobre. Ciekawą sprawą jest też ta cała choroba psychiczna Dorothy. Oczywiście oficjalna wersja wydarzeń potwierdza jej wieloletnią chorobę psychiczną, chociaż nie wiemy, co to była za choroba. Według oficjalnych informacji Dorothy na początku lat 20. trafiła do Blythewood Sanitarium. Tylko, że w rzeczywistości to miejsce nie było żadnym szpitalem psychiatrycznym, ale raczej czymś w rodzaju połączenia ośrodka dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ośrodka odwykowego dla bogatych. Potwierdza to na przykład artykuł z New York Timesa z listopada 1936 roku. Było tam napisane, tutaj zacytuję, Blythewood to nie jest ośrodek za zamkniętymi drzwiami. Pacjenci są zachęcani do podążania za swoimi naturalnymi skłonnościami, a sanatorium stało się znane z różnych artystycznych zajęć oferowanych pacjentom. Niektórzy pacjenci przywozili tam rzekomo własnych lokajów i kucharzy. Wiele osób wyżej postawionych odwiedzało Blythewood w celu leczenia się z alkoholizmu, załamań nerwowych albo jako miejsce rehabilitacji po operacji czy jakichś chorobach. Nigdzie, absolutnie nigdzie nie można znaleźć żadnych oficjalnych potwierdzeń na to, że żona Paula Berna była faktycznie w jakikolwiek sposób chora psychicznie. Równie dobrze mogła przebywać w tym ośrodku z powodu problemów z alkoholem albo lekami. Po wyjściu z ośrodka przez 10 lat mieszkała w Nowym Jorku, a potem na kilka miesięcy przed śmiercią Paula wyprowadziła się do San Francisco. MGM nie chciało, żeby prawdziwa żona męża Jean Harlow była tak blisko Hollywood, więc zaoferowali jej zakwaterowanie w Meksyku. Podobno nawet kupiono jej tam dom i negocjowano stawkę miesięcznej łapówki, za jaką miałaby tam żyć w milczeniu. Ale Dorothy się na to nie zgodziła. To właśnie dlatego w sierpniu Paul i Jean odwiedzili ją w San Francisco. Pewne jest to, że Dorothy zdecydowanie była na pokładzie statku Delta King. Nie tylko widziało ją wielu świadków, ale też ona sama potwierdziła to dokumentem tożsamości. Tylko czy aby na pewno popełniła samobójstwo? Na to świadków nie ma. Raporty mówią tylko o tym, że jadła kolację, spacerowała po pokładzie, a potem zniknęła. Według jednej ze spekulacji, owszem, to Dorothy sfrustrowana, porzucona i zazdrosna zabiła Paula, ale nie zabiła siebie. Ludzie z MGM jakoś dowiedzieli się, że kupiła bilet na statek do Sacramento i postanowili za nią pojechać i ją uciszyć. Niektórzy więc spekulują, że ktoś za tę burtę jej wypaść pomógł, a potem podrzucił do jej kabiny pokrowiec na żółty kostium kąpielowy. To była wersja numer 1. Chyba najbardziej prawdopodobna i zdecydowanie najpopularniejsza. Ale są jeszcze inne teorie. Według innej, Paula zabiła Jean. Co ciekawe, w tę wersję wierzył m.in. Howard Hughes, czyli ten Leonardo DiCaprio z Aviatora. Wiemy, że Jean nieraz w tej sprawie kłamała. Mówiła, że nie wiedziała o istnieniu Dorothy. Kłamała też na temat tego, co robiła w sobotę. Policji zeznała, że całą sobotę pracowała nad filmem Kaprys platynowej blondynki z Gablem. Tyle, że Clark Gable zeznał, że na planie byli tylko do południa, a potem on wyjechał na weekend poza miasto. Czemu w takim razie kłamała i co robiła przez pół soboty? Nie wiadomo. Ci, którzy wierzą w tę wersję wydarzeń, snują przypuszczenia, że Jean była zmuszona do poślubienia Paula i wcale nie była z tego powodu zadowolona. Podobno nawet sekretarka Paula, Irene, to przyznała. Być może Jean wcale nie pojechała na weekend do matki, dlatego że poprosiła ją o to jej matka, ale właśnie dlatego, że poprosił ją o to Paul. Otóż on też nie kochał Jean i zaprosił w tajemnicy Dorothy do siebie. Według świadków, kilka godzin przed przyjazdem Dorothy, Jean była na chwilę w ich wspólnym domu i zaczęła z Paulem kłótnię. Paul miał jej wtedy powiedzieć, wyjdź i zostaw mnie w spokoju. No i Jean wyszła. Wielu świadków zeznało też, że Jean była osobą dosyć nerwową. Być może wróciła po cichu do domu i zobaczyła, jak Paul baluje z byłą żoną. Była jeszcze jedna opcja. Dorothy nigdy nie była u Paula, a na pewno nie w tamten weekend. I tajemniczą kobietą w woalce nie była Dorothy, a właśnie Jean. Tylko czy gdyby gwiazda filmowa chciała zabić swojego męża, to na pewno robiłaby to własnymi rękami? Kostium kąpielowy mógł oczywiście być podrzucony potem, ale w takim razie po co wytwórnia w ogóle by się fatygowała, skoro i tak planowała Dorothy ukryć?
Być może chcieli po prostu stworzyć historyjkę o rzekomej kochance Berna, która go zamordowała po wspólnym wieczorze w basenie, ale w międzyczasie wyszła na jaw sprawa z Dorothy, więc znaleźli sobie kozła ofiarnego. A może naprawdę zabiła go jakaś kochanka, a Dorothy stała się ofiarą spisku MGM? Nie wiem. Jeszcze inna teoria mówi, że Paula nie zabiła ani Jean, ani Dorothy, ani żadna trzecia nieznajoma kochanka, tylko matka Jean. Krążyły pogłoski o tym, że była wścibska, kontrolująca i zdecydowanie nie lubiła swojego zięcia, który swoją drogą był niemal w jej wieku. Co więcej, to przecież do matki Jean, nie do Jean, nie na policję, nie do dyrektora studia, a do matki Jean zadzwoniła gosposia po znalezieniu ciała. Jean żyła ze swoją matką bardzo blisko. Nie ma więc żadnych wątpliwości, że gdyby Jean i Paul mieli jakieś problemy, to matka na pewno by o tym wiedziała. Co więcej, matka Jean była jedną z nielicznych osób, które wiedziały o tym, że Paul jest w rzeczywistości spłukany. Mielibyśmy więc motyw – ochrona córki. Jean przed Paulem umawiała się przecież z gangsterem, znanym jako Al Capone z New Jersey. I ten gangster żył w całkiem dobrych stosunkach z matką Jean. Miała więc w razie czego kontakty do osób od tak zwanej czarnej roboty. Właśnie dlatego poprosiła Jean, żeby w ten weekend przyjechała do niej, bo wiedziała, co wydarzy się w jej domu. Tą kobietą w czarnej woalce mogła być więc oczywiście matka Jean. Ale mogła to być też Dorothy, która wcale nie zabiła Paula, ale była świadkiem, jak ktoś go zabija. Wiemy, że limuzyna, która odjechała z domu Paula w poniedziałek nad ranem, opłacona była na nazwisko Paula. Ale czy na pewno był to właśnie Paul? Tego nie wiemy. I kiedy Dorothy próbowała uciec do Sacramento statkiem, ten ktoś, kto zabił Paula, dopadł i ją. Oczywiście wśród teorii pojawia się też oficjalna wersja MGM i oficjalna wersja uznana przez policję do dziś. Czyli, że Paul Bearn rzeczywiście popełnił samobójstwo. Nie wiem jak wy, ale ja absolutnie w to nie wierzę. Po śmierci Paula Bearna kariera Jean Harlow właściwie się skończyła. Oczywiście kaprys platynowej blondynki był wielkim hitem, ale to byłoby na tyle. MGM znalazło też dla niej kolejnego męża, operatora filmowego z wytwórni. Ale było to małżeństwo całkowicie zaaranżowane. Jean wpadała w alkoholizm i wyglądała coraz gorzej i gorzej. I czuła się coraz gorzej i gorzej. Niestety wszyscy to bagatelizowali, łącznie z jej matką. Kiedy pewnego dnia zemdlała na planie i wezwano do niej lekarza, okazało się, że Jean cierpi na mocznicę. To taka choroba nerek spowodowana w jej przypadku chorobą z dzieciństwa. Do tego doszedł alkoholizm i, co najważniejsze, wybuchowa mieszanka chemikaliów, którymi malowała włosy. Zmarła 7 czerwca 1937 roku, 5 lat po śmierci Paula Bearna. Miała 26 lat. Niewiarygodne, że przeżyła aż tyle w tak młodym wieku. Do dziś krążą plotki o tym, że w posiadłości, w której zmarł Paul Bearn, straszy. Podobno po sprzedaniu domu w basenie utopiły się dwie osoby, a kolejni właściciele byli świadkami dosyć nietypowych zdarzeń. W tym domu w latach 60. mieszkała nawet Sharon Tate. Przyszła wtedy żona Polańskiego, która zostanie zamordowana w 69 przez klan Mansona. Podobno Sharon sama doświadczyła kilku paranormalnych sytuacji i widziała tajemniczą postać mężczyzny w sypialni i na schodach. Mówiło się wtedy, że tą postacią był Paul Bearn. Podobne opowieści narosły wokół domu rodziców Jean Harlow. Tam ponoć straszy duch samej Jean. Kilku kolejnych właścicieli domu słyszało damski płacz i kobiecy głos, który szeptał im do ucha: pomocy. I to już koniec historii o pierwszej platynowej blondynce, jej zmarłym mężu i jego szalonej żonie, która dzień po jego śmierci wyskoczyła za burtę statku. Do dziś nie wiadomo, co się tam właściwie stało i przyznam, że zgłębiając się w tę sprawę, miałam w głowie coraz więcej pytań i coraz mniej odpowiedzi. Ta historia to kolejny smutny przykład na to, jak łatwo można było w tamtych czasach manipulować wizerunkiem dosłownie każdego. Paul Bearn w ciągu kilku dni z przykładnego męża stał się żałosnym impotentem o ponurej naturze. Jestem ciekawa, co wy sądzicie o tej sprawie. Co się wydarzyło w domu Jean Harlow? Czy Paul Bearn naprawdę popełnił samobójstwo? A może ktoś mu w tym pomógł?